Witam serdecznie, jestem Ani i witam w kolejnym odcinku, ale pierwszym z Alfa 15. Jest to jeszcze wersja eksperymentalna, ale już te fajne rzeczy się nasłuchałam o tej 15, że stwierdziłam, że ja również ją sobie zwiedzę. Więc może się zdarzyć, że będzie jeszcze sporo niedociągnięć, jakichś błędów, gliczy, no bo to jest wersja eksperymentalna, nie jest jeszcze wersją tą oficjalną. Ale... Czy ja coś słyszę? Nie. I dlatego też będę celowo zrobię mniej... O! No coś takiego. Czepeczka. Nie wiem, czy ona grzeje. Bo jesteśmy na pustyni. Dobra, na razie załóż. Kurde, a naboje już na dzień dobry. Elegancko. To zeskrapujemy. To sobie poprzenoszę. Będę robić jak najmniej cięć. Żeby po prostu pokazać ewentualne... Żeby można było sobie zobaczyć swobodnie, co się zmieniło. Ale tak jak widziałam, sporo się zmieniło. Znaczy sporo. Inaczej. O, money, money. No tak, bo w 15 mamy pieniądze, bo możemy handlować i kupować. Sporo się zmieniło w sensie, jeśli chodzi o widoczki, bo wcześniej, zanim ruszyłam z nagrywaniem, troszeczkę już sobie pooglądałam co nieco. Tu wszystko, tak? Muszę sobie zrobić toporek. Ale graficznie niestety wygląda... Come on, piach! Na pewno jest na max, czy tak po prostu ta eksperymentalna tak wygląda jeszcze niedoskonale. Za chwileczkę coś sprawdzę. Wow. Ale naprawdę widoczki się bardzo zróżnicowały. Aha, tu już zaglądałam. Teraz to może z tego, no niestety nie ma, nie widzę nigdzie tutaj wolno leżących kamyków, więc trzeba troszeczkę poobijać sobie rękę. Okej. Okay. Robimy szybciuteńko toporek, żeby sobie już łapska nie obijać. Ten. Oj, teraz można coś takiego pozyskiwać jak raw iron. Z tego co mi wiadomo, lepiej go nie skrapować, tylko używać, gdy się ma piec. Dobra, co teraz musimy sobie zrobić? Teraz musimy sobie zrobić wdzianko. Zresztą już mogę sobie zrobić wdzianko, tylko ja jestem na pustynnym biomie, pewnie rośnie mi temperatura. Co się z nią stało? Jesus! Ona tak nie wyglądała do jasnej cholery. Kurde, Felek, możliwe, że ta eksperymentalna wersja mi ją tak popsuła. Śmiesznie, dziewczyno, wyglądasz. Dobra. A z tego chyba co mi wiadomo, Yuka? To jest Yuka. Yuka fruit. Aha, owoce w ten sposób można pozyskiwać. Dobra. Przyznam szczerze, o, nawet wygląd ptasi gniazd się zmienił. Tak wyglądał dużo bardziej naturalnie. Elegancko. Sipes, jedziesz. Dlaczego tylko 6? Pewnie mało mam kamyków, tak? W ogóle nie mam kamyków. Zmniejszyłam troszkę czułość myszy, bo jakoś tak obawiam się, że może to też wpłynąć na to, że ta gra będzie przycinać, jak się tak obracam na boki. Kurczę, troszkę tnie. Znaczy, jak robię z myszką, się obracam. No nic, także z góry przepraszam, jeżeli coś przycina. Gra mi działa idealnie, płynnie od razu, mówię. Także raczej tutaj chodzi o to, jak OBS pokaże ten obraz. Niestety z tą 7Daysem zauważyłam, że różne rzeczy potrafią się dziwne dziać. Lubię, jakoś tak przyjęłam, że lubię mieć z tej strony jedzenie, z tej strony leki, picie, a z tej strony jakieś tam, no, materiały typu stale, właśnie tak, drewno, jakieś pierdółki, które znajdę. Może tu sobie przeniosę na razie to... Okej. Okay. Tam widzę jakiegoś zombiaczka, tam się jakiś zombiar kręci. Dobra, niech się kręci. O, w ten sposób teraz pozyskujemy owoce. Z jedzenia. I owoce z Yuki. O, coś tam widzę w oddali fajnego. Tylko zanim ja tam pójdę... Od razu przepraszam, jeżeli gra znowu tak rwie, jak się poruszam na boki, czy obracam myszką, ale wydaje mi się, że to raczej kwestia jest tego, że gram w eksperymentalną wersję, bo gra mi działa bardzo płynnie. Tylko tak widzę nie ma takiej płynności, jak się obracam niestety. Dobra. Koniec gadają, potrzebuję czym prędzej kamyków i czym prędzej zobaczyć, co tam fajnego mają, bo widzę coś tam w oddali. O, tu. Co to jest? nie, jakaś baza wojskowa, czy co? Cześć, kolego. Jakie wrażenia z Alfy 15? Podoba ci się? No co ty gadasz? Fajna jest. Fakt, że jeszcze to jest eksperymentalna, więc nie wszystko wygląda jak ładnie. Więc się nie denerwuj, że wyglądasz jak kupa. Zresztą zawsze wyglądałeś jak kupa. Dobra, zjedz te szybko te owocki. Chudaś strasznie. Gruba w barach, cieniutka.
Nie machaj łapami, co jest? Kurde, co to właściwie jest? To jakaś flaga, co to jest napisane? White River? To jest od drugiej strony, także trzeba czytać od końca. Szybko łuk, bo to różnie bywa. Cię porozglądamy tu trochę. A, kurka. Siema, kurka. Wiesz, o co chodzi? No przykro mnie. Tak pomyślałam sobie, że może ten odpady, te odpady, te plastikowe, to możliwe, że to można ten skrap przetopić w piecu. Nie wiem, może coś z tego pozyskać, coś z plastiku. I tutaj jest, gdzie jest ta flaga? Tu jest ta flaga. White River. Może jakaś stacja White River, ale White River stacja, nie wiem, wojskowa? Może jakby jest to stacja wojskowa, bo wiem, że też jest nowy... Co? Traitor Joels? Full no money back guarantee. Ej, to przypadkiem jest tutaj ten sprzedawca? Halo? Ja chcę coś kupić. Znaczy, ja nie wiem, czy chcę kupić, bo mam 13 dolarów. Masz coś za 13 dolarów, jak ty, koleś, tu mieszkasz? Stary, halo? Halo? Jest tu kto? Może nie będę na razie okradać, bo kto wie, może koleś się wkurzy, go okradnę. Halo? Ten, Joel? Stary? Strasznie przycina, ja to wiem, strasznie klatkuje. Chwila. Zaraz poprawię jeszcze w ustawieniach, może uda się coś z tym zrobić. No nic, musi tak na razie zostać, bo o ile w 14 już przestał istnieć ten problem takiego klatkowania, to mi się wydaje, że może ze względu na to, że jest właśnie ta wersja eksperymentalna. O, Zbyniu tam się kręci. Tam Space On. Dobra, to co, ja tutaj... Co? Zbyniu? A Zbyniu na kaktusa wlazł. I głupa pali, dobra. Myślałam, że to ten Joel tutaj, znaczy zresztą nie pamiętam, jak się mógł nazywać ten sprzedawca, Joel? Bo ten banerek wyglądał tak, jakby on tu gdzieś urzędował, ten sprzedawca. Chyba, że może, a może w tej wersji eksperymentalnej go jeszcze nie ma. Jakiś open bar. No, właśnie, stary. Wow! Jezus Maria, cześć kolego. Kurde, aleś mnie wystraszył. To pewnie ten sprzedawca. Pewnie, że I need assistance. Może byś ze mną powalczył tak z tymi zombiakami tam, co? Uj, jakie ty masz ceny? Kurde, Felek, stary. Quality. No, ceny konkretne, stary. Nie stać mnie na nic. To co ty chcesz zaraz? O, receptury można kupować. Tasting and brewing? A co to jest? Read this book to learn how to grow hops and brew beer. A czy ja wiem, tylko takie masz receptury? Serio? Można jeszcze w ten sposób, a można steel polish, okej. Okay. Green alcohol. Co jest? Zaraz. Dlaczego się uruchomiła muzyczka i udźwiękowienie z nocy? Dziwne to. Weź no popraw tę teksturę! Oczekiwałeś mnie? Ciekawe, na środku niczego. Electrical parts. Tak, Forge and Seal można kupić. 96 dolarów za 30... Nie, za sztukę? Za sztukę. Stary. No chance. Cloth free fragment cloth. No to mogę sama se pozyskać, dziękuję bardzo. Pistol parts, co tu jeszcze masz? Animal flat, bucket. Jakieś tutaj ubranko. A to? Za 15 dolarów sobie mogę dokupić... mogę sobie dokupić drewna. Dziękuję, sama se pozyskam.
Mam 13 dolców. Na nic mnie nie stać, stary. Za drogo masz. Tak, świetny dzień. To się, kurde, Felek okaże. Ty się chyba nie wiesz, co się tam wyrabia. Okej, okay, czyli mamy tutaj tego sprzedawcę, tylko wygląda dosyć jeszcze dziwnie. Dziwne rzeczy z jego teksturą się dzieją. Jak w las, jak weszło, to wyglądał jak te 1000. Jeszcze raz. No tak, jak tutaj tak stanę. Teraz już tylko... O, jest taki moment, że wygląda jak chromowany te 1000. Dobra. No to pokazuje, że to jest... O! Mogę tutaj sobie kupić żarcie. Fajnie. Nie tym. Teraz jak z tego wyjść? Dobra. O, tak. Read. Jakie take? Read. Dobra. Co my tu mamy, kolego? Bo on powinien wyglądać jak żołnierz. Może chodzi o to, że... Może to jest kwestia taka, że ten sprzedawcy wyglądają różnie. Myślałam, że zazwyczaj to jest typ z brodą. A to wygląda na to, że ci sprzedawcy są różni. One się różnie wyglądają w zależności pewnie od biomu. Dobra. Ja wiem, że troszeczkę rwie. A tu można się przespać? Tu można spędzić noc? Bo to jakieś kwatery? Stary, można tu u ciebie przekimać? Można pograć? O! Ej, stary! O, ej, alarm się włączył. No, zrób coś z tym. Musimy szybko zamknąć drzwi. No zrób coś z tym, stary, nie stój tak. Zombiak chce ci wleść. Może rozwalić te drzwi? Posłyszałam, że ta baza tego sprzedawcy jest niezniszczalna. Dobra, nie interesuję się tym. Bo chyba nic nie ma. Ale to wygląda tak, jakby można było się tu na noc zatrzymać. Jeszcze widziałam kolejną panią zombialównę. Gdzie? A tu jest. Dobra. Wybacz, kolego, że cię obrabiam samochodziki, ale życie. Zresztą i tak nie widzisz. Co to takiego? Nail gun receiver? No wszystko fajnie, ładnie, ale ja... I tak w sumie pewnie jeszcze minie sporo czasu, zanim ja poskładam cokolwiek, jakąkolwiek broń. Dobra, niech to tu zostanie. Przyssał się, kurde, Felek. A tu? Aha, to tylko takie małe pomieszczenie, bo to tak to wygląda, jakby można było tutaj spędzić noc. Jakby można było tutaj sobie wynająć taki pokoik. Może między kraty go ubiję. Mam nadzieję, że za to dostanę zniżkę. Bo wygląda tak, jakby nie był w stanie tego rozwalić. To jest ciekawe. Kurde, jak go tutaj sięgnąć? Space on! Weź się ucisz! Chodź tu. Jakiś alarm się włączył ewidentnie. On nie może tego trochę rozwalić chyba. No bo taka jest podobno idea. Widzisz to? Daj mi zniżkę za to, że tutaj... ci zombiaka rozwalam. Kurde, Felek, space on. Ma dziurę w głowie. No, przestań się trzaskać. No. Tak jeszcze do tego nic nie masz. Okej, okay. Wydaje mi się, że chyba można byłoby open. No tak, za dnia jest open, pewnie za nocy jest closed. Następna. Tam królik się zaplątał.
Bo rzeczywiście to się zgadza, że ta baza jest nie do zniszczenia dla zombiali. Ale pewnie nie ma tak dobrze, żeby mogła tutaj zostać na noc. Nie wierzę w to. Bo podobno nie da rady zostać. Żeby nie było zbyt łatwo. No, teraz tak naturalnie wstają. Ich ciało się nie obraca, jak próbuje wstać. Także to już widziałam nawet na testach, że to tak fajnie poprawili. Nie, idź tam. Szybę przy sobie nosisz. Co ty, szklarz jesteś? Dobra, idziemy dalej. Okej, czy mapa mi... Nie, to mapa mi pokazuje, czy w sumie jest taka większa jakby baza tego sprzedawcy. Dobra, ale fajnie, że... White River. Fajnie, że udało mi się to natrafić tutaj. Trailer Joel's. Full no money back. Guarantee. Dobra. Gwarancja, brak zwrotu pieniędzy. Można byłoby tak to przetłumaczyć. Dobre. Okej, lecimy dalej. Nie ma co tutaj się zatrzymywać. Jest 14, dochodzi. Jeszcze sporo czasu. Siema, kolego. No czego? Czego? W główkę celować, ja o tym wiem, ale z daleka to tak szkoda trochę strzału. Strzał. Jak z bliska jest to, bliżej jest to wtedy. Staram się zawsze w główkę. Zauważyłam, że pustynia w 15 nie jest taka zabójcza jak w 14. Prawdopodobnie później to poprawię, bo nie wierzę, że nie, że będzie nagle łatwo znowu na tej pustyni. Ale na razie widzę, że ten kapilinder jest zupełnie wystarczający. Scrap dochodzi 14, bo chciałabym się gdzieś zatrzymać, przerzucić graty i pójść, wyruszyć dalszą drogę. Tylko ta kwestia jest, jak to jest pięterko. Au, nie wchodź na ściany, jest pięterko, super. To tutaj sobie zrobię. Jak to wygląda sytuacja? Tu sobie postawię jakąś skrzynię. Zaznaczę na mapie. Śpiworek zrobię, jeżeli mogę zrobić śpiworek, jeżeli nic się nie zmieniło. Jest. A, teraz jej się wygląd zmienił. Dlatego ja jej nie zauważyłam. Haha. Okej. Powiedzmy, że... Muszę na chwilę wywalić. Ten piach wywalę. Po co mi to? Znaczy w tej chwili, zważywszy na to, ile jest tego piachu dookoła mnie, to... Dobra, zmienił się jej wygląd. Takie robienie tutaj w jajeczko. Dajcie postawić. O, tu może na przykład. Dobra. Teraz trzeba co nieco przerzucić. No tak, pira ze drzwi, żeby mniej więcej jakoś tak był dobry pogląd na to, co mam, a czego nie mam. Aha, jeszcze. Jeszcze to tu. Ten... Tak. Nie tracę czasu i lecę... Nie tracę czasu i lecę jeszcze gdzieś dalej, żeby zobaczyć, zwiedzić, co jest. Dobra, no to te szafki to sobie zostawię na później. Okej, tylko szybciuteńko na mapie sobie zaznaczę... Nie wiem, czy to będzie moja baza, tego jeszcze nie wiem. Ale powiedzmy, że to jest na pewno skrzynia. Dobra. To wiem na pewno, że ona tu jest, więc to jest podstawą, żeby tu chociażby wrócić. Dobra, to lecimy dalej. Bo jestem ciekawa, co tu dalej mają. O! Będę musiała też zacząć szybko rozwalać samochody, żeby jak najszybciej pozyskać części z niego. To wszystko wie im. Tylko zastanawiam się, na ile jest już grywalna ta gra, czy już normalnie można w niej grać i tworzyć bazy i tak dalej, czy może jeszcze niekoniecznie. W sensie takim, czy nie ma na przykład zbyt dużych bugów, które mogą tym przeszkodzić. Tak się zastanawiam, czy można już na przykład przeczekiwać hordę. Tak się zastanawiam. O, proszę bardzo, jakie pejzaże. Tylko mi ten piękny pejzaż psuje paskudny zombial. Idź stąd! Psujesz mi widoczki. Swoją śmierdzącą osobą. O! O, i znowu jakiś ciekawy obiekt. Tutaj, co to jest? Motel albo Hotel 8. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Czy ja zrobiłam ze wszystkich piórek? Tak. Z kipiórek sobie zrobiłam strzały.
Wiadomo, że jak się podchodzi do takich miejsc, to lepiej być przygotowanym, bo, będzie, bo na 100% prawie... Au, ku, ku, cudownie. Dziękuję. Na 100% tutaj będzie komitet powitalny. Królik, życie o tym wiesz. A! No, królik, no co ja ci poradzę? Jak ty głupi taki jesteś? Z uporem maniaka włazisz na kaktusy, to ja ci nie poradzę. Nie wiem, czy wy to widzieliście, bo ja tak niepotrzebnie machnęłam kamerą. Te zombiaki leżały i wstały. Nie zrespawnowały się tak po prostu, tylko wstały. Fajnie to wygląda, tak bardzo naturalnie. Ja już słyszę jakiegoś gnojka. Taki dźwięk, jakby się właśnie tutaj macał z kaktusem. Kurka. Kurka. A ty co? Czego ty szukasz? Nie będę teraz za tobą ganiać, bo tutaj mnie to interesuje. Motel 8. Czy możliwe, że on tu już był, bo wiem, że w 14 też jest motel. Tylko nie wiem, czy to ten sam. On open. Czyżby tutaj był kolejny sprzedawca? Zaraz go oblukamy, tylko najpierw pozbędę się tego towarzystwa tutaj. To jest czysto? A tak. No to zapraszam. Zapraszam. Zbyniu. Zbyniu, chodź. Nie ociągaj się. Bardzo ładnie. Ej, kurde, przestań machać. Space on. Uspokój się. Kurde, no. Spokój. Spokój. Cholera, trafiłam w ziemię, no. Space'em wstawaj. No, jak zwykle Zbyniu musi się tutaj przepychać. Co to jest? Dead Man's Gulch... Gulch Tour? Co? Kolejny królik, który się tam... No, na razie te spodnie zabierzemy. Na razie papierków nie będę zbierać. Bo jak wspominałam, nie prędko z nich pożytek zrobię. Teraz tylko szkoda sobie tym zawalać. Zawalać sobie tym... O! Zaraz, czy to byłby kolejny sprzedawca? To ich tak gęsto? Znaczy w sumie fajnie, ale przyznam szczerze, nie spodziewałam się. Wydaje mi się, bo jest open, możliwe, że to tak jest. Albo i nie. Halo? Bo ci rozpindrze ten grajdołek. Która jest? 16:32. Nie przyjmuję do wiadomości, że jest nieczynne. To jest trochę dziwne. Możliwe, że po prostu on zamknął sklepik, tylko szkoda, że ja mogę mu tutaj... że ja mogę... Z ile? 100 dolarów? Piwo za 100 dolarów? No bo zakładam, że za jedną sztukę. Za 100 dolarów? Co? Znowu kolejny królik. Co to za piwo za 100 dolarów? Ale muszę przyznać, że teraz bardzo zróżnicowany jest ten teren i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. No tak, to wszystko jest... O, proszę bardzo, mam za darmoche piwo. O, oj, tu, tak. O, yeah. W lodówce. W lodówce była receptura... O, wcześniej chyba nie było takiego widzianka. No fajne jest, no ale to raczej mi nie jest potrzebne. Little protection against the weather and other damage types with this fine cotton shirt. Dobra, ładna jest rzeczywiście, stylowa, z kapturem. No to jej nie zniszczę. O kurde. Okej, załóż to, koleżanko. Ajajajajaj. Nie, 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 zaraz, chwilunia.
To mi niepotrzebne. Aha. Słyszę. Tam jeszcze pięterko jest. Ale to już chyba następnego dnia. Czy następnego dnia, przy kolejnym razie. Znaczy, no tak, w sumie na jedno wychodzi. Przy następnym razie, jak będę grać w 15, to może to zwiedzę ten pięterko, bo już chyba w tym momencie nie dam rady. Już się 18 powoli robi, więc trzeba się zbierać. Ja już coraz mniej miejsca w moim ekwipunku. Witaminy. Kurczę, po raz pierwszy mi się udaje coś takiego zdobyć. Muszę chyba coś wypindrzyć. Mam na przykład to zjedz. Jeszcze. I jeszcze. O. Wcześniej nie było mi dane zdobyć takich witaminek, więc tym bardziej z przyjemnością je zgarnę. Dobra. Wydaje mi się, że w tym pierwszym tutaj pomieszczeniu właśnie ten open to chyba za dnia będzie sprzedawca. Tak mi się wydaje, on się tutaj pojawi po prostu w tym miejscu. Możliwe, że ewentualnie jak coś tutaj zniszczę, to jakoś się naprawi, jak on się tu pojawi. Kurczę, ale strasznie fajnie to teraz wygląda. Mam na myśli te widoczki, te przestrzenie. Ten krajobraz. Bardzo fajnie to się teraz prezentuje. Sprawdzam to? Nie. Znaczy tak. A tu? Scrap. Klej. Klej. W sumie też by się przydał. Klej. Dobrze. Dobra, ten sobie poszedł w tamtą stronę. To jest ciekawe miejsce. Dead Man's Glass Tour. Dobra. Dochodzi 18, więc już trzeba się powoli zbierać do chałupki. Tego nie zauważyłam. Co to? Uj. Co to jest? Pistol Book. Czytasz. Czytasz, koleżanko? Co? Gdzie? Ja cię tu nie zapraszałam. Wypadł stąd. I chcę znaleźć własny domek, parchaczu jeden. O! Na kaktusa wpadliśmy? Jakże mi szkoda. Posadzę więcej. Szkoda, że nie można sadzić kaktusów. To byłoby genialne. To jest lepsze. Kaktusy są lepsze niż kolce. Leż! Dobra. To szybciutko jeszcze pozyskam kamyki. Zaraz, kurde, to się zakręciłam. To jest wyjście. A może od razu to zniszczę. Dobra. Pozyskam sobie kamyki i zrobię sobie kratki, bo zburzę sobie te schody tutaj, żeby w razie jakby jednak tutaj się dziwne rzeczy działy nocą, to żeby być w miarę bezpiecznym, bo jeszcze nie zdążam niczego tu zrobić niestety. No, następna łajza mi tam leci. Co, już ci... Aha! Pić ci się chce. Proszę uprzejmistycznie. Chociaż zaraz, bo teraz można zbierać w ten sposób jukę, ale jak ją na przykład rozwalę, czy to jest jakaś różnica? Planet. O, recipes. A, teraz z tego się robi soczki. Aha. 4 takie są potrzebne. A co to jest? A, yucca seed. Okej, okay, i można pozyskać też... I nasiona pewnie posadzić. Elegancko. Elegancko. Dobra, uj. A z tego? Bo z tego też można było pozyskać owoc. To możliwe, że teraz jest inaczej. A nie, też można. Też można. Dobra, zrobimy sobie soczek. Dobra, okej. Okay. To już jakby poza grą. Zastanawiam się, czy kontynuować grę z 15. Nadal mam save'a z 14, bo tam już mam taką fajną bazę i w ogóle fajniusio i milusio. I nie ma tych niefajnych zombiaczków, tych zawodników sportowych futbolu amerykańskiego, które biegają też w dzień, także na nich trzeba, zauważam, że trzeba na nich uważać. Nie ma zmiłuj. Także w 15 już są, w 14 jeszcze ich nie ma. To jest dla mnie konkretny argument, żeby jeszcze kontynuować 14. Ale te pejzażyki tutaj, no to super wygląda. Jest bardzo zróżnicowany teren i to naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie.
No jeśli chodzi o wszelkie przycinanie materiału, no przepraszam za to bardzo, ale gra zupełnie działa mi płynnie, także bardziej to jest kwestia albo może samych ustawień gry, albo może OBS nie do końca wyrabia. Tym bardziej, że to jest wersja eksperymentalna, także mogą jeszcze różne rzeczy się dziać. Ale no jestem bardzo ciekawa, co jeszcze się zmieni, czy jeszcze jakieś pojawią się zmiany, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Okej, ale w tym odcinku to będzie wszystko. Jak zwykle dziękuję za wszelkie zainteresowanie tym, co robię. Dziękuję i do usłyszenia.